Magda Gessler niegrzecznie potraktowała uczestniczkę TVN? Wytknęła jej nadwagę. Magda Gessler podjęła wyzwanie przeprowadzenia rewolucji w karczmie pod Dybami, która prowadzi zaangażowana właścicielka pani Elżbieta, na co dzień wspierana przez 26-letnią córkę Angelikę. Obie panie doglądają biznesu gastronomicznego, podczas gdy głowa rodziny, tata Angeliki i mas pani Elżbiety, ciężko pracuje na roli, by zarobić na chleb. Niestety nie wszystko idzie kobietom jak z platka. Magda Gessler szybko dostrzegła problem właścicielek. Największym problemem tego miejsca jest córka właścicielki. Angelika jest nieodpowiedzialna. Nie przychodzi do pracy na czas. Nie liczy się ze zdaniem szefowej, czyli swojej mamy. Nie szanuje jej. Ma pretensje do wszystkich o wszystko, w zależności od pogody i humoru. Uważa, że robi najwięcej, a praktycznie nie robi dużo. Nie potrafi sobie radzić z emocjami, czytała Gessler. Gwiazda TVN nie omieszkała zrobić własnych porządków restauracji, która chciała zmienić w przyjazne miejsce. Zaczęła więc od Angeliki, która negatywnie wpływała na atmosferę panującą wśród personelu lokalu. Jeśli chcesz pomóc mamie, musisz najpierw pomóc sobie i jeźdźcie do lekarza. Ty musisz sprawdzić, w jakim stanie są twoje hormony, masz nadczynność albo niedoczynność tarczycy. Co się z nią dzieje? Twoja waga jest nienormalna na twój wiek i musisz co z tym zrobić, doradziła restauratorka. Gessler w mocnych słowach podsumowała jej działalność, odnosząc się do zaskakującego zachowania dziewczyny wobec własnej mamy, która ciężko pracuje, by wiązać koniec z końcem i utrzymać knajpę, zamiast być jej wsparciem i ukochanym dzieckiem. Jesteś kamieniem w tym kole, który hamuje wszystko, powiedziała bezlitosnie Magda Gessler. Okazuje się, że właściciele niedługo przed rozpoczęciem nagrań do kuchennych rewolucji przeżyli prawdziwą tragedię. Część ich dobytku, na który ciężko pracowali, splonęła w pożarze. Ostatni pożar. Jeszcze nie wiemy, dlaczego to się stało. Splonęła stodola meza z kombajnem. Siewnikiem. Coś, co stało tutaj blisko lokalu niedost, zepsuło otoczenie. To jeszcze pozbawiło nas naprawdę dużej gotówki. Generalnie odszkodowania żadnego nie będzie. Bo nikt nie ubezpiecza ani takich starych sprzętów, ani starych drewnianych budynków, powiedziała pani Elżbieta. Okazuje się, że trudna sytuacja rodziny odbiła się także na Angelice, która mocno stresuje napięta sytuacja finansowa rodziny. Psychicznie siadłam przez to. Gdyby nie duże wsparcie rodziców, nie wiem, co by było, przyznała dziewczyna. Oby wsparcie kuchennych rewolucji poprawiło ich sytuację rodzinną.